Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Oskar Halecki, jeden z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku, członek najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych, wykładowca najważniejszych uniwersytetów świata zachodniego. Jego wagę w świecie intelektualnym i w życiu kulturalnym porównać można do postaci tej miary, co Bronisław Malinowski i Maria Skłodowska-Curie. Zapraszamy. Halecki zawsze był człowiekiem formatu europejskiego, żeby nie powiedzieć światowego. Nikt do tamtej pory lepiej nie podszedł do złożonej kwestii Unii Polski, Litwy i Rusi. Jego dzieło o Unii Jagiellońskiej jest niezastąpione do dziś. No rzeczywiście epokowe, pomnikowe, 100 lat mające sobie, liczące już sobie, ciągle aktualne, nie tylko jeśli chodzi o tą warstwę informacyjną, badawczą, ale niezwykle cenne ze względu na przekaz intelektualny, myślowy. Oskar Halecki to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci w kategorii polski historyk, znany poza granicami Polski. Człowiek, który tworzył pojęcia, w których Polska mogła zabłysnąć na tle Europy. Wyartykułował takie pojęcie Europy Środkowej, że ten region Europy nie jest przedmiotem czy igraszką wielkich mocarstw, lecz jest podmiotem z tożsamością własną. I to jest miara jego wielkości. To prawda, że Oskar Halecki, może w ogóle najbardziej, najczęściej cytowany polski historyk, a równocześnie pozostający nie tak bardzo znanym opinii publicznej, polskiej opinii publicznej. Halecki tworzył w języku angielskim, dzięki czemu zresztą był czytany i słyszalny w Europie i w Ameryce. Natomiast ten jego głos przełożony na język polski dociera do nas dzisiaj. Z opóźnieniem, ale w materiach, które się, można powiedzieć, nie przebrzmiały, które są nadal bardzo dla nas ważne. Niewątpliwie zasługuje na określenie klasyk polskiej historiografii, mimo że zapewne i dzisiaj jest bardziej znany poza Polską niż ciągle jeszcze w Polsce. Poświęćmy chwilę uwagi młodości Oskara Haleckiego. Co zdecydowało o jego zainteresowaniu przeszłością, a w szczególności dziejach Unii Polsko-Litewskiej? U podstaw legło zainteresowanie losami własnej rodziny. Jego ojciec był z pochodzenia Polakiem, ale języka polskiego nie znał. Służył w armii austriackiej i dopracował się bardzo wysokiego stanowiska. Matka była Chorwatką z pochodzenia, czy należąca do arystokracji chorwackiej. Natomiast sam Halecki już kiedyś opowiadał o tym, że tak naprawdę w jego żyłach płynie krew w zasadzie wszystkich nacji naszej części Europy. Jako bardzo młody człowiek prowadził właśnie bardzo zaawansowane badania genealogiczne, sięgając właśnie do swojej, do korzeni tak. swojej rodziny. To takie bardzo, bardzo różnorodne pochodzenie przodków zadecydowało o tym, że zainteresowała go w ogóle nasz region Europy jako pewien fenomen. A z drugiej strony też w późniejszych swoich wspomnieniach pisał o tym, że jego ojciec, który, tak jak mówiłam, nigdy języka polskiego się nie nauczył, ale czuł się Polakiem i to jakby zaszczepił Haleckiemu jeszcze jako dziecku to zainteresowanie właśnie historią Polski i tą polską gałęzią rodziny. Sam Halecki polskiego się nauczył już jako osoba młoda, ale dorosła. Panie profesorze, Halecki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, miał wtedy okazję
poznać wybitnych nauczycieli akademickich. Może wymieńmy kilka nazwisk i powiedzmy coś o ich roli w jego wykształceniu. Wie pan, no myślę, że może by należało dodać, że Uniwersytet Krakowski wtedy jest dosyć szczególną placówką polskiego życia akademickiego. Mamy jeszcze Uniwersytet Lwowski, mówimy o ostatnich latach przed Wielką Wojną. Austria po ugodzie z Węgrami i po obdarzeniu Galicji autonomią, bo tak chyba to trzeba ująć, dała nam pod tym względem dużo. To też dało lepszy start narodowi polskiemu do niepodległości uzyskanej w 1918. Halecki miał chyba dwóch mistrzów. Stanisława Krzyżanowskiego, był to profesor nauk pomocniczych historii, oraz Wacława Sobieskiego, którego zdaje się nawet, bym powiedział, bez wahania uwielbiał. To są studia, jak dla niego, które przeszedł w znakomitym stylu. No, panie profesorze, w znakomitym stylu, najoględniej mówiąc. Tempo wręcz oszałamiające. W 1910 roku zapisuje się na uniwersytet, a tak w 1915 jest. Roku wygłasza wykład habilitacyjny poświęcony Unii Polsko-Litewskiej. Tak, jakież to są osiągnięcia, które w przeciągu 5 lat prowadzą od rozpoczęcia studiów do habilitacji? Wie pan, wtedy ta kariera akademicka czasami przebiegała szybciej, niż możemy sobie wyobrazić, ale nawet to ma pan pełną rację, zwracając na to uwagę, istotnie wykład habilitacyjny wygłasza w 16, a w 15 procedury habilitacyjne ruszają. Dodajmy, że to wtedy właśnie decyduje się na wybór tematu, który jest tematem jego życia, z którego stworzył wspomniany opus magnum, czyli Unię Jagiellońską, Dzieje Unii Jagiellońskiej. I wykład jest absolutnie niezwykły, kończy go wezwaniem do umiłowania tej wielkiej karty przeszłości, która jest tytułem do naszych zasług, naszego narodu w historii powszechnej. Bo dajemy chrześcijaństwo bez podboju, bez użycia przemocy, dajemy chrześcijaństwo w rozległym terytorium litewskim, łączymy się pokojowo w Unię, a piastowska Polska, jak powiedział, staje się europejskim mocarstwem. Trwałym elementem dorobku polskiej historiografii, także polskiej kultury, są prace Oskara Haleckiego poświęcone Uniom, między innymi Dzieje Unii Jagiellońskiej, dwutomowa praca, która chyba jest ostatnio wznowiona już w XXI wieku w Warszawie w edycji krytycznej, i to jest jedno z podstawowych ujęć dotyczące zjawiska Unii w dziejach Polski. Nie jest to praca typu podręcznikowego, tylko jest to po prostu wspaniała synteza. A syntezą jest dlatego, że ma myśl, określoną myśl przewodnią, poprowadzoną bardzo konsekwentnie, niezwykle spójną myśl. Jest to tak zwana idea jagiellońska, którą chyba w ogóle można określić jako swego rodzaju credo historiozoficzne samego Oskara Haleckiego. Osobną kwestią są jego badania nad uniami kościelnymi, podsumowane taką pracą anglojęzyczną w zasadzie, która jest spolszczona, została spolszczona. Nazywa się to Od Florencji do Brześcia. Poświęcona innemu elementowi monarchii, Rzeczpospolitej Monarchii Polsko-Litewskiej, to znaczy kwestiom religijnym, wyznaniowym i unii religijnej. Koniec Wielkiej Wojny i odzyskanie przez państwo polskie niepodległości stworzyło całkowicie nową sytuację, również dla świata nauki. Dlatego, że w końcu wieku XIX, po uzyskaniu autonomii przez Królestwo Galicji i Lodomerii, nauka polska zyskała naprawdę wspaniałe, już nieporównywalne z innymi zaborami warunki rozwoju. To były dwa uniwersytety w Krakowie i we Lwowie. Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie, co naturalne, władze zaczęły tworzyć nowe ośrodki akademickie na obszarach, które wcześniej należały, czy znajdowały się pod zaborem rosyjskim i pruskim. I pojawiają się nowe uniwersytety, które potrzebują kadry. I w
tym momencie no to otwiera drogę właśnie znaczącym profesorom i Oskar Halecki dostał zaproszenie do pracy na Uniwersytecie Warszawskim i do końca istnienia II Rzeczpospolitej był z nim. Był z nim związany. Uniwersytet Warszawski był uniwersytetem młodym, ale zawsze to jest prestiż, bo tworzy się w mieście stołecznym uczelnia i każde państwo szanujące się no, musi ją traktować w pewnym sposób, do pewnego stopnia w sposób uprzywilejowany. Aczkolwiek sądzę, że w opinii społecznej UJ stał najwyżej, krakowski stał najwyżej. No i myślę, że tu by można takim epizodem się posłużyć, mianowicie kiedy umarł profesor Wacław Tokarz w Warszawie w 1937. Ponoć Władysław Konopczyński, wspomniany już przez nas dzisiaj, miał być sądowany, czy nie przeszedłby do Warszawy z Krakowa, na co odpowiedział, że z katedry, którą kiedyś zajmował Józef Szujski, nie ma już awansu. W latach 1919-1920 ukazuje się wspomniane już opus magnum Oskara Haleckiego, czyli dzieło dzieje Unii Jagiellońskiej. No, odradzająca się Polska, dzieło fundamentalne poświęcone niezwykle ważnej formacji politycznej. Jakie ma znaczenie wtedy, jakie ma znaczenie dzisiaj? Czy to jest praca, która się obroniła także w badaniach historiograficznych, pani profesor? Jak najbardziej. Znaczy, to jest praca, która była wielkim wydarzeniem w czasie, kiedy została opublikowana, czyli rok 1919, pierwszy tom, 1922 tom. Ale jednocześnie jest to praca, która zachowała wartość po dzień dzisiejszy. Zachowała wartość jakby z dwóch, znaczy fundamentalna wartość tej pracy, która czyni ją przydatną dla po prostu dla mediewistów, dla badaczy po dzień dzisiejszy, to jest niebywale precyzyjny i na bardzo wysokim poziomie wykład oparty na głębokiej podstawie źródłowej i bardzo krytyczny. Oskar Halecki pisał o Unii Polsko-Litewskiej, że była największym dziełem przodków. Co według Haleckiego wniosła idea jagiellońska do dziejów Polski, pani profesor? Jeśli można, to pozwolę sobie odwołać się do słów samego Oskara Haleckiego, który pisał o tym, że wyłaniając się z podstaw dziejowego bytu Polski, Litwy i Rusi, dojrzawszy we wzajemnych walkach i chwilowych zbliżeniach, na które patrzyło na przemian poprzednie pokolenie, myśl ta o Unii łączyła w niezwykły sposób ideał prawdziwie chrześcijański z realną korzyścią. Pokazanie tego, że ideały chrześcijańskie w ujęciu katolickim, no Halecki nie był... Nie, ale czy są wręcz, czy wręcz ich realizacja wbrew ogólnej opinii, ona rzeczywiście może być korzystna i jakby jak najbardziej utylitarna, przynosić korzyści polityczne. Romantyzm i pragmatyzm nie są sprzeczne. Oczywiście należałoby to tak powiedzieć, tu się zgadzam z tym, co powiedziała pani profesor. Dodałbym może jeszcze, że absolutnie nie musi być sprzeczności pomiędzy przekonaniem, że w służbie wielkiej sprawie chrześcijaństwa, kościoła rzymskiego, zapisuje Polska dużą zasługę, bierze na swoje konto, a równocześnie uzyskujemy mocarstwowy awans w Europie i to jest jak najbardziej użyteczne. Może jeszcze, bo panowie poruszyli kwestię też romantyzmu i tak dalej, warto chyba jeden cytat, zrobię to z pamięci, mianowicie w roku 1937 powiedział Halecki na takim sympozjum poświęconym nauce społecznej Kościoła w Poznaniu. Polska nie była Chrystusem narodów, Polska nie chce być Chrystusem narodów, Polska nie powinna być Chrystusem narodów, ale była, chce i będzie heroldem Chrystusa wśród narodów. Czy rację mają ci, którzy mówią, że nie da się zrozumieć historii ani Polski, ani Litwy, ani Białorusi, ani Ukrainy bez zrozumienia dziedzictwa Unii Polsko-Litewskiej? I czy w związku z tym Oskar Halecki był już tego świadomy, czy w tym sensie to jest także dzieło propaństwowe?
Znaczy zdecydowanie zgadzam się z twierdzeniem, że nie można zrozumieć historii państw, narodów, społeczeństw, które pan wymienił, bez sięgnięcia do Unii Jagiellońskiej, czy do Unii Polsko, znaczy Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Dlatego, że to były, prawda, państwa, które zwłaszcza Korona Królestwa Polskiego obejmowała ziemię polskie oraz Ruś Czerwoną. Wielkie Księstwo Litewskie, no to jest Litwa właściwa, ale także współczesna Białoruś, współczesna Ukraina. Sam termin Unia Jagiellońska oznacza cały okres od Unii w Krewie do Unii w Lublinie. Czyli to jest określenie szeregu Unii, to o tym pisał też Halecki w którymś miejscu, że ma na myśli szereg Unii zawartych no właśnie w tym okresie i w wyniku których dochodziło do takiego docierania się społeczeństw, państw, społeczeństw Korony Królestwa i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Halecki pisał o tym właśnie, że tych Unii było wiele, czy wskazywał na to, że Unii było wiele właśnie dlatego, że tworzyła się rzeczywista wspólnota. Czyli nie było to, jakby to powiedzieć, znaczy, że wiadomo było, że pewne rozwiązania się sprawdzały i je kontynuowano, inne nie i dlatego trzeba było po raz kolejny wprowadzić nowe rozwiązanie prawne, zawrzeć kolejną Unię. Był wierny kilku podstawowym tematom. Jednym z nich, bardzo dla nas ważnym, jest Unia Polsko-Litewska i całe zagadnienie możliwości zawierania pokojowej, służącej wszystkim Unii Narodów i Państw. Wydaje się, że ta refleksja nad czymś, co jest bardzo polskie, to znaczy przyciąganiem odmienności kulturowych poprzez pewną fuzję i współpracę w ramach Unii, to jest coś, co fascynowało naukowo Kaleckiego i co pozostawiło trwały ślad. Ja mogę powiedzieć, że jego prace na ten temat to są prace chyba najczęściej cytowane, jeśli chodzi o polską historiografię w ogóle, przez badaczy z całego świata. Ale Halecki po prostu wskazał na specyfikę i odrębność, można powiedzieć pewną tożsamość tego obszaru między Europą Zachodnią, tą Europą Karolińską, a Rosją. Rosją, której zresztą nie wpisywał wprost do tego obszaru tożsamości europejskiej. Nikt poważnie nie skonceptualizował Europy Środkowej. Jak się myśli o Europie Środkowej, to myśli się o Haleckim. I to jest miara jego wielkości, że same pojęcia Europy Środkowej, której nie jest jakąś niemiecką Mitteleuropą, lecz który jest podmiotem, a nie przedmiotem, to właśnie wiąże się z Haleckim. Ale Halecki chciał pokazać między innymi w publiczności zachodniej, to bardzo ważne, że ten obszar środkowej Europy nie jest dzikimi polami, w którym, jakby to powiedzieć, króluje niestabilność i jedynie są to obszary, które mogą być pod wpływem albo zachodniego, albo wschodniego bloku. Wydaje się, że osobną kwestią są rozważania dotyczące tego specyficznej relacji między Wschodem i Zachodem. To są relacje, które dla niego były podstawą do szukania miejsca Polski w świecie zachodnim, bo to tak do tego się sprowadzało, ale to też był komentarz historiograficzny do podziału blokowego, który nastąpił po 1945 roku. Oskar Halecki stał się rzecznikiem wspólnoty atlantyckiej, stał się historykiem, który uzasadniał konieczność widzenia Zachodu jako pewnej wspólnoty wartości, opartej na doświadczeniu historycznym. Słusznie przewidywał definitywną obecność amerykańską, także kulturową, polityczną, militarną w świecie i mówił o rozszerzeniu się tej cywilizacji europejskiej
w sensie wytworzenia się cywilizacji atlantyckiej. Pojęcie cywilizacji atlantyckiej zawdzięczamy Haleckiemu. Ono weszło do języka, weszło do tego, jak rozumiemy świat. Podobnie jak inne pojęcie, które wielu z nas powtarza, nie zdając sobie sprawy, że autorem jest Halecki, to znaczy pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej. Halecki także ożywia debatę nad pojęciami Europy Środkowej, Europy Wschodniej w międzynarodowym środowisku historycznym. Dlaczego to robi? Jakie to ma znaczenie? On nie tyle, jeśli można, nie tyle ożywia, co inspiruje. Czy też jest jednym dyskusji nad terminem w ogóle, czy pojęciem Europa Wschodnia, potem dochodzi do pojęcia Europa Środkowo-Wschodnia, ale tutaj to jest niezwykle, znowu pojawienie się, czy dyskusja nad terminem Europa Wschodnia była niezwykle ważna dla wszystkich państw naszego regionu, które uzyskały niepodległość po zakończeniu Wielkiej Wojny. Znaczy jakby w świadomości elit europejskich istniał podział na Europę Zachodnią, czyli do zachodniej granicy Niemiec, i Europę Wschodnią, czyli Imperium Rosyjskie. I odzyskanie niepodległości, czy uzyskanie niepodległości przez kraje od Bałtyku po Adriatyk, no to też jest moment, kiedy elity tych państw, także elity nauk humanistycznych, historyczne, usiłują określić miejsce, czy znaczy jakby pokazać, że to jest region, który jest odrębnym regionem, używając współczesnego języka geopolitycznego. Czy nie chodziło także o polemikę z terminem Mitteleuropa, czyli niepodmiotowej tej części Europy, oczywiście, która jest tak podporządkowana niemieckim interesom? Mnie się wydaje, że należałoby jeszcze chyba zwrócić uwagę na to, że istnieje bardzo silne powiązanie pomiędzy, że się tak wyrażę, Haleckim jako badaczem dziejów Unii Jagiellońskiej, bo Unia to nie jest nic innego, tylko dzieło dające podmiotowość wielkiemu, wielonarodowemu państwu, które w fenomenalny sposób istniało i to przez 200 lat, dokąd nie zostało, od Unii Lubelskiej licząc, dokąd nie zostało zamordowane, bo tak trzeba to określić, w wyniku rozbioru. A więc przejście od tego doświadczenia podmiotowości tego państwa do idei podmiotowości Europy właśnie nie środkowej, tylko środkowo-wschodniej jest czymś naturalnym, jest pomostem. I ja bym tu widział genezę działań Haleckiego, które się zaczynają na Kongresie Historyków Międzynarodowym w Brukseli w 1923. Nawiązując do tego pańskiego pytania o Mitteleuropę, dodajmy jeszcze, że Niemcy mają dwa. Mitteleuropa to jest system państw zależnych od Niemiec, który notabene chcieli budować w wyniku I wojny światowej i o mało się to nie powiodło, ale ponieśli klęskę, jak wiemy, w 1918 roku. I jest jeszcze Zwischeneuropa, prawda? Pojęcie Zwischeneuropy, a więc Europy pomiędzy, czyli takiego jakiegoś galaretowatego czy nieuporządkowanego nieładu, no niestety to też coś mówi nam. No a u Francuzów to jest proste przeciwstawienie. Europe Occidentale, Europe Orientale. Tak samo Eastern Europe w języku angielskim. W 1919 roku Oskar Halecki bierze udział jako doradca w obradach konferencji pokojowej w Paryżu. No, można zadać pytanie, nie jest jedynym naukowcem zresztą zaproszonym przez polską delegację. Dlaczego politycy zapraszają naukowców do udziału w tej konferencji? Jak zwykle potrzebni są eksperci. W tym wypadku delegacja polska ich potrzebowała. Było tam grono więc historyków, był geograf Romer. Z historyków trzeba wspomnieć Konopczyńskiego, Kuczebę, Handelsmana. To są wszystko rzeczy dosyć naturalne, kiedy przygotowuje się stanowisko nowego, zwłaszcza nieznanego w swoich intencjach i dążeniach państwa. Halecki jedynie demonstruje tam swoje przywiązanie do idei wielonarodowego państwa polskiego. To jest znane. No jest wierny tym poglądom już omówionym przez nas dzisiaj, chyba dobrze, mianowicie afirmacji fenomenu wielonarodowego państwa zrodzonego nie z podboju, ale w drodze jakiegoś scalenia i rozwoju cywilizacji chrześcijańskiej, bo takim doświadczeniem była Unia Jagiellońska.
W roku 20 Polska zmierzyła się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wojska sowieckie podeszły pod Warszawę. Jaką rolę odegrał Oskar Halecki w tej sytuacji i kto mu powierzył to zadanie? To jest kolejny epizod. Epizod, no, bo tak to trzeba ująć, mianowicie ze względu na to, że przegrywaliśmy na polu propagandowym Sowietami, którzy mieli swoich licznych zwolenników na Zachodzie i udało się obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wojnę. Większość opinii publicznej na Zachodzie zdołała to przejąć, tę tezę sowiecką. To też stworzono coś takiego, co się nazywało Biuro Propagandy Zagranicznej przy Prezydium Rady Ministrów. Pomysłodawcą był socjalista Daszyński. Mimo że Haleckiemu socjalistami nie było po drodze, jako wybitny historyk prowadził działalność na Zachodzie, pisząc raporty o nastawieniu opinii zachodniej do wojny. Później w latach 20. Halecki pracuje między innymi w Lidze Narodów, ale i w takich instytucjach jak Międzynarodowy Instytut Współpracy Umysłowej i Komitet Współpracy Intelektualnej. Jaką rolę tam pełni? Czym się zajmuje? Wie pan, no to jest tak, Liga Narodów, może powiedzmy od razu, jest tworem protestanckiego profesora, który został prezydentem Stanów Zjednoczonych wcześniej, prawda? I trzeba powiedzieć, że koła katolickie, a Oskar Halecki jest ich wybitnym przedstawicielem, z nieufnością podchodziły do tego pomysłu, jakim stała się Liga Narodów. Zresztą pomysł był nieudany, jak o tym dobrze chyba wszyscy wiemy. Ale zwłaszcza w latach 20. Wiele wskazywało na to, że może dojść do utrwalenia pokoju między innymi poprzez to, że Liga Narodów nie tyle istnieje, ale prowadzi swoją działalność umacniając się. I tak się wydawało, że będzie. Halecki był zwolennikiem, aby koła katolickie, aby katolicy w ogóle poparli to rozwiązanie, nie zważając na jakiekolwiek elementy drugorzędne. Liczyło się dla niego to, co jest najważniejsze, mianowicie obrona pokoju. Pokój jako wartość, oczywiście nie za wszelką cenę, ale jako wartość mająca no, kardynalne znaczenie dla ludzkości po doświadczeniach I wojny światowej. A wspomniany komitet, pan, komitet to jest instytucja prekursorska wobec dzisiejszego UNESCO, tak byśmy to ujęli. Pomysł wziął się stąd, że skoro skłócone przez wojnę narody nie są w stanie rozmawiać przy stole dyplomatycznym, rolę łącznika niech przejmie kultura i nauka. Nie było to łatwe. Chciałem tu zauważyć, że na tym kongresie brukselskim, czyli w 23 roku, kiedy to Halecki po raz pierwszy mówił o Europie Środkowej i Wschodniej, Centrale d'Oriental, to Belgowie nie dopuścili Brukseli historyków niemieckich. Na czym polegała koncepcja rozbrojenia moralnego, proponowana właśnie na przez Haleckiego jako stanowisko rządu polskiego w 1931 roku? Halecki nie był oczywiście twórcą stanowiska rządu polskiego, natomiast był niestrudzonym komentatorem, tak bym to ujął. Pomysł był bardzo prosty. Zaniechajmy propagandy nienawiści do drugich narodów. Zaniechajmy propagandy na rzecz wojny zaborczej. Oczywiście łatwo to powiedzieć w społeczeństwie, które jest ukontentowane swoimi granicami państwowymi, a trudniej tam, gdzie tego nie ma. Halecki sądził jednak, że pojęcie właśnie rozbrojenia moralnego, bo to jest, mówiąc najkrócej, językowa kalka z francuskiego, des armes à morale, tak to brzmiało, że to jest jakiś pomysł. Pomysł zakończył się oczywiście niepowodzeniem. Polski rząd w 1931 roku przedłożył taką propozycję konferencji rozbrojeniowej, która się miała zaraz zebrać. No oczywiście żadnego układu nie podpisano, nie było mowy o tym. No to jest po prostu w ogóle długa opowieść o barierach, niezliczonych barierach niemożności w utrwaleniu pokoju w okresie międzywojennym, co oczywiście nie umniejsza zasług tych ludzi, którzy wokół tej idei pracowali. W owym komitecie też była pani Skłodowska, czyli nasza wielka
uczona. Trzeba tam, nawet zdaje się, poznał tam Halecki Einsteina, poznał, współpracował z Henrykiem Bergsonem. No, długa bo jest lista korespondentów jego z pierwszoplanowych nazwisk, intelektualistów. Można powiedzieć, funkcjonował w międzynarodowym obiegu naukowym. I funkcjonował nie epizodycznie, tylko długo. Pracując, jeżdżąc, wykładając, przemawiając, i to właśnie wtedy rolę tego ambasadora polskiej nauki historycznej godził z takimi, bym powiedział, zobowiązaniami par excellence. No, dzisiaj by należało to powiedzieć może nie politycznymi, ale dyplomacji kulturalnej czy dyplomacji soft publicznej. Soft power się mówi dzisiaj. Tak jest. Wybuch wojny zastaje Oskara Haleckiego w Szwajcarii i jak się zdaje, w tych tragicznych latach Halecki jeszcze bardziej odsuwa swoje zatrudnienia naukowe, a na pierwszy plan wysuwają się znowu obowiązki publiczne. Na czym one polegają? Na czym one polegają? No, na tym, co już robił wcześniej. Wchodzi nieformalnie do służby państwu polskiemu. Po epizodzie tworzenia Uniwersytetu Polskiego za granicą, we Francji, w Paryżu, bo epizod ten przerywa gwałtownie klęska Francji, udaje się do Ameryki. Udaje się do Ameryki i tam służy Polsce, no choćby organizując Polski Instytut Naukowy. Najpierw zatrudnia się w uczelni amerykańskiej, nie pierwszoplanowej, to znaczy Vassar College, a potem już Fordham u jezuitów. Mówiąc krótko, to są bardzo ważne jego karty biograficzne. To jest ostatni, jak się potem okaże, okres życia. Natomiast zapomnielibyśmy o bardzo ważnej, moim zdaniem, sprawie. Halecki po II wojnie światowej wyraźnie odchodzi od historii takiej, która wymaga pracy archiwalnej, z jednym wyjątkiem. Pisze fenomenalną książkę From Florence to Brest, czyli od Florencji do Brześcia. Jest to dzieło o Unii Kościołów. Jak wiadomo, sobory joński i florencki proklamują w sposób ostatecznie nieskuteczny Unię. My natomiast fundujemy sobie coś ważnego, mianowicie Unię Brzeską. 1576. I to jest książka jedyna już, niewątpliwie jedyna, z której wychodzi Halecki jako czołowy w świecie badacz zagadnienia Unii. Ta książka jest recenzowana, gratulowaną wielokrotnie tej pracy, a tak poza tym to przechodzi w sferę historii idei. No i tu książka Limits and Divisions in European History jest najważniejsza. O granicach i podziałach europejskiej historii. I tam jest ten wykład, fenomenalny wykład o Europie Środkowo-Wschodniej jako pewnej całości. I to jest rok 1951. Powiem, że bez Oskara Haleckiego Polski Instytut Naukowy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie nie miałoby takiej powagi, jaką dzisiaj cieszy się. To, że on na spółkę z innymi wybitnymi naukowcami na emigracji przyczynił się do tego Polish Institute of Arts and Sciences of America, jest bardzo trwałym pomnikiem. Kierowany przez Haleckiego Polski Instytut Naukowy zebrał takie znakomitości różnych dziedzin jak Florian Znaniecki, no, naprawdę pierwszej klasy socjolog, Bronisław Malinowski, no, znany całemu światu antropolog. No, to są, można było wymienić jeszcze cały szereg, ale to daje obraz tego, o jakiej klasie naukowej mówimy. Nie po prostu o jakiejś resztówce po polskiej nauce, tylko bardzo często o ludziach, którzy tak naprawdę wyznaczali standardy nauki światowej. Pani profesor, dlaczego Oskar Halecki nie wraca do kraju po 1945 roku? Został zaproszony przez rektora do powrotu do swojej katedry na Uniwersytecie Warszawskim i
jakby co to mówi o jego stosunku do rzeczywistości w Polsce po wojnie? Tak naprawdę to kwestia tego, że pierwsze odrzucenia rządów komunistycznych zdecydowanie, a z drugiej strony no, możliwość czy przekonanie o tym, że będzie w stanie więcej zdziałać i naukowo, i dla Polski, pozostając na emigracji. Można powiedzieć, w pewnym sensie mógł sobie pozwolić na pozostanie za granicą, dlatego że w kraju już nie bardzo miał do kogo wracać. Jego matka w czasie II wojny światowej pozostała w kraju, nie przyjęła, choć jej proponowano statusu Niemki, odrzuciła go. Ale też w czasie wojny zmarła. Nie ma rodziny. Tak, nie miał już rodziny, a jednocześnie no, nie akceptował nowych, nowej sytuacji. Oczywiście, jak w przypadku wielu polskich patriotów w XX wieku, to wszystko, na to wszystko pada jakiś tragiczny cień. Pan profesor mówił o tych powojennych zatrudnieniach intelektualnych profesora Haleckiego, ale czy i w tym nie kryje się jakieś tragiczne piętno? No bo w końcu z pewnością, Halecki zostaje odsunięty od polskich archiwów. Z pewnością, ja zresztą o tym co nieco napisałem, mianowicie wydaje mi się, że w samym roku 1945, kiedy sowietyzacja jeszcze nie ruszyła pełną parą, reżim komunistyczny był montowany pod sztandarem odrodzenia. Prawda? Wracamy do warsztatów. Pokój i socjalizm, to były te dwa słowa. Jeszcze socjalizm tak. Unikano. Demokracja ludowa, demokracja zorganizowana, tak raczej. Tak. Raczej instytucja życia intelektualnego. Raczej to okupant tak mówił. Natomiast na pewno targały nim dwie rzeczy, tak z tego co pamiętam, bo opieram się teraz na liście, który odnalazłem kiedyś do profesora Stanisława Wędkiewicza, wielkiego erudyty i tak dalej, w tłumaczach i publicysty. Mianowicie on tam pisze, że lojalność wobec kolegów to jest wielka rzecz i chciałby, ale było, zresztą tu pani profesor o tych realiach mówiła, profesor zgłaszający się powinien notyfikować jakimś listem swój powrót temu, kto go mianował. A ponieważ mianował go marszałek Piłsudski, no więc sukcesorem jest człowiek, którego Moskwa przywiozła tu i postawiła Warszawie na czele reżimu. No więc powinien zrobić list do Bolesława Bieruta. No i Halecki pisze do Wędkiewicza, że no to wszystko już można, na wszelkie ustępstwa i kompromisy iść można, ale na to już nie. Żeby do człowieka, który podaje się za prezydenta Rzeczypospolitej, on mógł wysłać list. No to, a co z no tym to jest, odsunięciem? Dla mnie było to bardzo dużym przeżyciem emocjonalnym, kiedy ten list czytałem, choć w archiwach raczej się emocji nie zdradza. A no właśnie, a co z tym odsunięciem Haleckiego od polskich archiwów? Czy właśnie to nie jest tak, że zajął się historią Kościoła, mnie się wydaje, idei, właśnie że, dlatego tak? Dlatego i moim zdaniem ten czas wykorzystał bardzo dobrze. Nie wiem, czy się tu zgodzimy z panią profesor, ale wydaje mi się to dosyć naturalna odpowiedź. Panie profesor, a jaki stosunek ma Oskar Halecki do metodologii materializmu historycznego, która staje się jedyną obowiązującą metodologią na uniwersytetach tej części Europy właśnie, bo stosunek do reżimu komunistycznego, do tajnej policji, do sowieckich rządów, no to jest jakby jedna sprawa, a to jest okres, kiedy materializm historyczny, w ogóle marksizm, no zaczyna być modny na całym świecie i elity podejmują ten język. Halecki odrzucał tę metodologię. Odrzucenie materializmu, no to jest... Halecki zakładał, czy jakby przyjmował, że kluczowym elementem, to o czym mówiliśmy wcześniej, tworzenia czy funkcjonowania społeczeństw, no jest kultura. To jest ta płaszczyzna, która, dzięki której no właśnie ukształtowała się Unia i dzięki której w ogóle społeczeństwa mogą się rozwijać. Kultura jest zjawiskiem ze sfery duchowej. Duchowy, z perspektywy materializmu historycznego kultura jest elementem, jest nadbudową, czyli jest wtórna w stosunku do stosunków produkcji. W warunkach kapitalizmu jest wytworem kapitalizmu. Nawiasem mówiąc, zgadzając się całkowicie z tym, co powiedziała pani profesor, właśnie chciałbym jeszcze raz podkreślić, Halecki stronił od metodologicznej deklaracji, nie napisał żadnego tekstu, gdzie by słowo metodologia było w tytule,
chociaż rzecz jasna zajmował stanowisko wyraźne, jednoznaczne. Jeżeli weźmiemy choćby na przykład taki artykuł po angielsku Moral Laws in History, czyli moralne prawa w historii, prawda? Mówiąc najkrócej, materializm historyczny odrzucał, upominał się o pierwiastek duchowy, personalistycznie pojmował historię, czynnik jednostki, bardzo ważny, wolność woli, prawa moralne w kształtowaniu stosunków międzyludzkich. No, no to są chyba to można główne argumenty. Antypody marksizmu. Antypody marksizmu i może bym jeszcze dodał, że kiedy w 1955 na Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Rzymie obserwował swoich kolegów z Zachodu, raczej też z nimi było mu nie po drodze, widział bowiem pewne no nie przylgnięcie, rzecz jasna, do marksizmu, bo nie o to chodzi, ale rozmaite takie postawy, które rozmijały się z tymi poglądami, o których powiedziałem przed chwilą i dał temu tam wyraz przemawiając. Zresztą kongres ten był manifestacją dosyć znamienną, mianowicie część historyków udała się potem na audiencję do Piusa XII. Pomówmy jeszcze o pracy z 1950 roku, Historia Europy i granice i podziały, pod pierwotnym tytułem The Limits and Divisions in European History. Niedawno ukazała się po polsku słynna książka amerykańskiego historyka Larry'ego Wolfa Wynalezienie Europy Wschodniej. Wolf tam kwestionuje podział na Europę Zachodnią i Wschodnią i pisze, że Europa Wschodnia była takim dogodnym terminem, który uzasadniał bardzo często jakieś interesy krajów dominujących nad tą częścią Europy. Ale już w tej pracy, o której wspominamy, Haleckiego z 1950 roku, Halecki kwestionuje ten podział na Europę Zachodnią i Wschodnią. Czy to jakoś się powinno, może nam rymować z badaniami Wolfa, czy o coś innego chodzi Haleckiego? Myślę, że w szerokim kontekście na pewno może. Dlatego, że znaczy obaj uczeni, no właśnie w gruncie rzeczy odrzucają ten dualistyczny podział, gdzie Europa Zachodnia, gdzie założenie jest i o tym Wolf pisze znacznie bardziej jednoznacznie, Halecki tu był bardziej, ale gdzie prawda Europa Zachodnia to jest Europa, a Europa Wschodnia to jest ta, że tak powiem... Peryferia. Dzika Europa, albo nawet nie peryferia, tylko ta taka no, jakby cywilizacyjnie wręcz. Tak, znaczy i natomiast i Halecki właśnie on swój wykład, swoje rozważania w pracy Historia Europy i granice i podziału właśnie zaczyna od tego, że ten dualistyczny podział się ukształtował i jest niesłuszny. I wówczas i cały wykład Haleckiego w tej pracy jest poświęcony wyjaśnieniu na gruncie zasięgu geograficznego czy granic geograficznych Europy, granic cywilizacyjnych i on tutaj wskazuje znaczy podważenie no tego podziału, gdzie i jednoznaczne stwierdzenie, że tą fundamentem Europy cywilizacyjnym jest oczywiście chrześcijaństwo. Jednocześnie on pokazuje to, że w gruncie rzeczy granice Europy, tak rozumiane, czyli cywilizacyjnie, one na przestrzeni wieków się przesuwały. Wolf widzi no, Polskę jako teren, właściwie taką czarną dziurę na cywilizacyjnej mapie Europy, a gloryfikuje w znacznej mierze no, tą europeizację. Rosja, która została poddana. Tak, Rosja Semiramidy Północy, tak. Katarzyny II, to jest właśnie to. Tymczasem Halecki idzie w zupełnie innym kierunku, choć obaj mają to wspólne, że kwestionują wspomniany dualizm, o czym już tu była mowa. To tak na marginesie. Jak Oskar Halecki postrzega rolę chrześcijaństwa, stolicy apostolskiej w dziejach nie tylko Polski, ale i Europy? Wskazywał na to, zresztą słusznie, że początki Europy to jest tak naprawdę jeden krąg chrześcijaństwa. Oczywiście różnice, znaczy ten podział na liturgię łacińską, grecką, on istniał w zasadzie od zarania, od czasu znaczy Rzymu, ale to nie istniał podział. Natomiast już za pierwszą taką no, nieszczęście uważał wielką schizmę wschodnią, no, jako element bardzo destrukcyjny dla znaczy właśnie tych chrześcijańskich podstaw Europy, wskazywał reformację.
pojawienie się reformacji. Natomiast no, chrześcijaństwo było, tak jak uważał, to był ten fundamentalny element cywilizacji Europy, który nadawał jej, no, tej cywilizacji jej charakter. Ja rozumiem, że ta interpretacja spotyka się z bardzo krytyczną oceną historyków w Polsce komunistycznej. Przypomnijmy tekst Janusza Tazbira pod znamiennym tytułem Fałsz historyczny i zdrada narodu polskiego w pracach Oskara Chaleckiego, opublikowany w kwartalniku historycznym w 1953 roku. Zdecydowanie tak. Czyli śledzono, że tak powiem, pracę Chaleckiego tutaj z podwórka polskiego. Specjaliści śledzili te prace, na niektóre właśnie, gdy uznano, że jest to konieczne, reagowano, ale właśnie no, w duchu zdecydowanego potępienia. I te prace były, jak najbardziej, one były sprowadzane do biblioteki, tylko że w gruncie rzeczy do końca lat 80. istniała cała grupa książek określanych mianem Cimelia, do których mieli dostęp wyłącznie osoby, które otrzymały na to zezwolenie, ale tutaj rzeczywiście, jakby były rękę na pulsie trzymano, natomiast no to była, natomiast jeśli chodzi, nie wiem, o upowszechnienie, znaczy Chalecki miał zostać nieznany. W 1963 ukazuje się książka The Millennium of Europe, także poświęcona roli chrześcijaństwa w cywilizacji europejskiej. Tak. To nie jest książka tylko o przeszłości. To jest książka także poświęcona roli, jaką chrześcijaństwo odgrywa dzisiaj i odgrywać może w przyszłości. Jak widział tę rolę Chalecki? No jako element konstytutywny, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, dla cywilizacji Zachodu, cywilizacji wolności, cywilizacji, która jest alternatywą dla świata niewoli. A świat niewoli to jest Imperium Sowieckie i jego wpływy. No i jest pytanie o trzeci świat. Trzeci świat to jeszcze coś innego. To dzisiaj anachroniczne określenie, było mu oczywiście znane, używał go. Wie pan, ja myślę tak, że jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, co Chalecki takiego wprowadził do języka, co wydaje się niezbywalne, no to oczywiście pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej, to jasne. Ale jest jeszcze drugie, zapomniane, ale właściwie używane bezwiednie, ale nie wiązane z Chaleckim, cywilizacji atlantyckiej. Otóż pojęcie cywilizacji atlantyckiej jest właśnie jednym z elementów, którymi Chalecki się posługuje, tworzy to właśnie dzieło. 63 rok, no rok przybliżający się już wtedy wyraźnie do naszego milenium. No cóż, dziś możemy o tym powiedzieć. Myślę, że to jest też pisane 5 lat przed 68 rokiem, który przynosi wstrząs dla cywilizacji Zachodu. Co możemy powiedzieć? No, na pewno nie przewidywał, tu powiem teraz rzecz mocną, myślę, mianowicie nawiązując trochę do Floriana Znanieckiego, z którym był notabene Chalecki zaprzyjaźniony, socjologiem Florianem Znanieckim, Chalecki chyba nie brał pod uwagę czy w rachubę, jak silne są tendencje rozkładowe w samej cywilizacji Zachodu pod wpływem materialistycznego liberalizmu, no tego wszystkiego, co dzisiaj opisuje słowo lewactwo, to były rzeczy mu wtedy na pewno dalekie od wyobrażenia, ale książka The Millennium of Europe jest wielkim manifestem chrześcijańskiej wizji świata, chrześcijańskiej wizji przeszłości, chrześcijańskiej wizji Europy. I jest książką historyczną, jak najbardziej, par excellence historyczną, ale pisze ją historyk idei. Co wiemy o stosunkach pomiędzy profesorem Chaleckim a prymasem Wyszyńskim? Wie pan, nie wiem, kiedy się poznali. Sądzę, że przed wojną ksiądz Wyszyński jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest bardzo możliwe, że spotkał kiedyś profesora, natomiast zaczęli korespondować gdzieś około końca lat 50. To jest czas, kiedy projektuje ksiądz prymas wielką 9-letnią nowennę przed milenium. No i te listy się zachowały, nie jest ich dużo, ale są one arcyważne. Ja myślę, że należałoby tu może wymienić dwie rzeczy. Rzecz jasna, pars pro toto,
a mianowicie rok 66 to jest rok, kiedy mamy wspomniane milenium, wcześniej mamy list do biskupów niemieckich i jak nasi słuchacze dzisiejszej naszej rozmowy pewnie wiedzą, list do biskupów niemieckich polskiego episkopatu datowany na 8 grudnia 65 to wielkie wydarzenie z historii Polski, pewnie nie tylko, ale towarzyszyło też temu zalecenie niemieckim biskupom i katolikom, aby zechcieli zajrzeć do Geschichte Polens, czyli historii Polski Haleckiego. Jest to przekład jego francuskiej książki Histoire de Polonie, której pierwsze wydanie było w 1933, a potem było rozszerzane. No i to straszliwie zdenerwowało pierwszego sekretarza partii komunistycznej, który w skandaliczny sposób zwrócił na to uwagę prymasowi Wyszyńskiemu. Napisał mianowicie, bo Wyszyński poinformował Gomułkę, że do tego listu włączył prośbę o lekturę Haleckiego, gdyż Halecki jest dobrze notowany w kołach rzymskich. A na to towarzysz Wiesław do prymasa: mnie wcale nie interesuje, co o Haleckim mówią koła rzymskie. I skoro chciał ze mną wymienić korespondencję, wasza eminencja, to mógł sobie darować taką impertynencję jak to nazwisko. Tak pisze pierwszy sekretarz. Są to mocne słowa. No a druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest 13 stycznia 66 w Palazzo Pio, w audytorium Palazzo Pio w Rzymie jest Akademia ku czci naszego milenium. Kardynał Wyszyński jest niewypuszczony. Nie otrzymuje paszportu. Paszport dostał kardynał Wojtyła, ale Solidarności nie pojechał. I Paweł VI przyszedł jako papież, kardynałowie kurii, no mnóstwo ludzi i Wyszyński eksponowanych, prawda? Kardynał Wyszyński wcześniej prosi Haleckiego o wygłoszenie wykładu, a wykład miał tytuł Il primo milenio della Polonia Cattolica. To bardzo wymowny epizod. Bardzo wymowne, ale to już jest jesień życia profesora. Jeśli jestem przy głosie, to jeszcze bym dodał jedno zdanie, mianowicie z tego, co mi wiadomo, po raz ostatni publicznie pokazał się Halecki w Rzymie również. Mianowicie jest to jesień 71 i wspomniany już dzisiaj kilka razy papież Paweł VI sprawuje obrzędy beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego i też był bardzo ponoć wzruszony, zwłaszcza ten moment, kiedy uratowany więzień Auschwitz Franciszek Gajoniczek otrzymuje komunię przy ołtarzu z rąk sprawującego obrzędy papieża. Jest taki list potem do Wyszyńskiego, że wraca wyczerpany, wzruszony do granic możliwości i to jest tyle. Co więc dzisiaj w sensie politycznym, kiedy patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie, za naszą wschodnią granicą, ale i w sensie cywilizacyjnym, kiedy tak wiele wokół nas diagnoz... No, czyli aktualizacja także, polityczna. Także pesymistycznych diagnoz cywilizacyjnych dotyczących naszego kręgu kulturowego krąży. Co dzisiaj wydaje się najbardziej aktualne, żywe, odpowiadające na wyzwania współczesności z tego dorobku, pani profesor? Myślę, że to, co jest niezwykle ważne, chociaż tutaj jakby to jest trochę kwestia wejścia głębiej w teksty Kaleckiego i on tak naprawdę tutaj reprezentował polską myśl historyczną, to jest wskazywanie w badaniach, i to jest i w dziejach Unii Jagiellońskiej, i we wcześniejszych jego pracach, czyli odrębności Rusi od Moskwy. To nie jest ujęcie historiozoficzne, tylko historyczne. Odrębności dziejów Rusi, czyli tych obszarów, które teraz to jest Ukraina, Kijowszczyzna, znaczy jakby, prawda, to co znamy jako Ruś, znaczy Kijów, który ten ośrodek, współczesna Ukraina, współczesna Białoruś, od Moskwy, która rodzi się nad Górną Wołgą, znaczy nad Górną Wołgą w wieku, znaczy jakby korzenie państwa moskiewskiego, no to jest połowa XII wieku. Jakież to rażąco sprzeczne wobec myśli historiozoficznej Władimira Putina, sięgające do wielkiego, można powiedzieć, konkurenta Lelewela, czyli Mikołaja Karamzina, ojca nowoczesnej historiografii rosyjskiej, który próbował za wszelką cenę dowieść jedności, tak jak dzisiaj zresztą robi to Władimir Putin. Ja nie jestem przekonany, czy Putin przeczytał jakąkolwiek książkę. Z tego, co wiadomo, wywodzi się z wiadomych służb. Z lumpen proletariatu przede wszystkim. To zresztą nawet w encyklopedii
internetowej można znaleźć, więc sądzę, że to jest jeszcze inaczej, jeszcze gorzej. Natomiast wydaje mi się, że tak właśnie nawiązując do tego pytania i tego, co mówiła pani profesor, no cóż, no, narodu ukraińskiego by nie było, gdyby nie Unia Jagiellońska. I to niezależnie od tego, co Ukraińcy czy Litwini dzisiaj powiedzą o tej Unii. Nie muszą myśleć tak samo literalnie jak my. I to jest najlepsze uzasadnienie i najlepsza afirmacja tego wielkiego dzieła, które zapoczątkowano w Krewie, a skończono w Lublinie. A druga rzecz, no, barbarzyńskie prowadzenie wojny, no bo tak trzeba powiedzieć, barbarzyńskie prowadzenie wojny, barbarzyńskie rozpoczęcie wojny przez to państwo. Przecież rząd ukraiński nawet nie otrzymał żadnego ultimatum, żadnych żądań. To w ogóle świat czegoś takiego nie widział. Hitler w bardziej cywilizowany sposób rozpoczynał wojnę. Bardziej cywilizowany. Polsce przedstawił 16 punktów. Wcześniej żądał eksterytorialnej drogi i wolnego miasta Gdańska. Potem powiedział, że Polacy zaatakowali w Gliwicach, prawda? Mówiąc najkrócej, to pokazuje, że to nie jest Europa. To jest poza Europą to państwo, które jest sprawcą tego kryzysu. No i po trzecie, to już tylko westchnienie, jak ważna jest cywilizacja atlantycka mimo wszystko. I to, wszystko, Państwa, to wszystko jest Halecki. I proszę Państwa, czas na rekomendacje, które z książek Oskara Haleckiego polecilibyście Państwo dzisiaj do lektury osobom zainteresowanym? No ja myślę, że dwie po polsku i dwie po angielsku oraz jedną, tak bym powiedział, dla wszystkich. Mianowicie ta ostatnia to owa synteza, historia Polski, bardzo zwięzła, ale o umiejętności ujmowania bardzo złożonych problemów niezwykle klarownie. Klarowność wywodu to jest wielka cecha. Nie udziwniamy, nie wprowadzamy nowych pojęć na siłę, nie robimy innowacji metodologicznych, ile się tylko da. Humanistyka potrzebuje tutaj umiaru. To jest takie wielkie przesłanie, moim zdaniem, haleckiańskie. Natomiast, czyli historia Polski, Oskar Halecki. No, to dla społeczeństwa. Natomiast dla elit, dla inteligencji polskiej, no to myślę, że cztery książki. Unia Jagiellońska, dzieje Unii Jagiellońskiej, którą tu mamy. Wspomnianą książkę o podziałach i granicach historii europejskiej. Obie przełożone na polski, choć ta druga napisana po angielsku. No i dwie niestety nie napisane po polsku i nie przetłumaczone, The Borderlands of Europe, to jest 52 rok, 52, no i Millennium of Europe. Obie dają ważną również syntezę. I jeszcze jedno, mamy mnóstwo rozproszonych tekstów Haleckiego, wypowiedzi, przemówień. Tylko moim tutaj staraniem doszło do skutku przypomnienie niektórych, ale rozproszone pisma Haleckiego można by wznowić. Byłoby to pomysłem, którym ktoś mógłby się zająć. Pani profesor, jakie pani chciałaby tytuły? Przyznam, że pan profesor wymienił te, które, o których ja myślałam. Bo tutaj nic dodać, nic ująć, łącznie z ustaleniem jakby tutaj adresatów. No ja oczywiście ze szczególnym naciskiem na dzieje Unii Jagiellońskiej, które uważam, że to naprawdę jest praca, która, dzięki której można dobrze poznać, albo przynajmniej rozpocząć przygodę z poznawaniem historii naszego regionu od wieku XIV-XIII, bo tutaj jakby Haleski dość głęboko wchodzi w genezę, do XVI. Takiego zrozumienia, co się działo wtedy, kiedy wykształcała się, wydaje mi się, że idea jagiellońska, to tak jak ją pokazywał Halecki, no to jest właśnie pokazywanie tego, w jaki sposób kształtowała się Europa Środkowo-Wschodnia i taka, znaczy, no jej specyfika w epoce nowożytnej i podmiotowość. Na koniec dopomnijmy się o Oskara Haleckiego, który wciąż nie ma biografii, którego znaczące książki nie są jeszcze przetłumaczone i który wygnany przez komunistów powinien dzisiaj wrócić jako klasyk historiografii, który ma nam zadziwiająco wiele do powiedzenia na temat naszej współczesności. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję bardzo. I zapraszamy za tydzień.